W dzisiejszym przeglądzie wiadomości na początek wyruszymy do Finlandii, gdzie niedawno miały miejsce wybory prezydenckie. Następnie ruszymy do USA, gdzie przyjrzymy się sprawie memorandum. Następnie wrócimy już do kraju, gdzie zobaczymy bardzo emocjonującą wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego w sprawie IPN-u, który zaatakował Niemcy, podobnie jak ostatnio Mateusz Morawiecki. Jednak, jak się okazuje, nie wszyscy politycy PiS przyjmują taką retorykę. Nowy minister środowiska chce się dogadać z Unią Europejską. Niemal na koniec zobaczymy ciekawy sondaż, w którym Polacy zagłosowali za tym, aby Mateusz Morawiecki przejął PiS po Kaczyńskim. A już na koniec, w ramach ciekawostki, zobaczymy, że reprezentacja Watykanu po raz pierwszy weźmie udział w Igrzyskach Olimpijskich. I jeszcze zanim zaczniemy, przypominam, że prowadzimy drugi kanał z animacjami politycznymi Do Koryta. Już jutro pojawi się tam, jak co niedzielę, nowy odcinek. Dzisiaj już jest tam zwiastun, zapraszam więc do subskrypcji. Gdzie się podziały tamte podatki, gdzie te akcyzy, gdzie tamten VAT? Kolorowe sny, kiedy ja rozliczam ciebie. Jeśli chcecie zobaczyć pełny zwiastun, link do kanału macie oczywiście w opisie oraz będzie również na końcu materiału. Subskrybujcie ten kanał, a jutro o 21:00 będzie tam już czwarty odcinek. Prezydentowi Sauli Niinisto i jego małżonce Jenni Haukio rodził się syn, poinformowała wczoraj wieczorem kancelaria prezydenta Finlandii. Zarówno mama, jak i dziecko czują się dobrze, powiedział prezydent, który był obecny przy porodzie. Sauli Niinisto podzielił się informacją także na swoim profilu na Facebooku, pisząc: jesteśmy od teraz rodzicami małego chłopca. Jak podała kancelaria, para prezydencka jeszcze przed narodzinami chłopczyka otrzymała wiele gratulacji od obywateli i jest za to wdzięczna. Zgodnie z komunikatem kancelarii, chłopiec przyszedł na świat w szpitalu w Helsinkach. To pierwsze dziecko pani prezydentowej Jenni Haukio, a trzecie Niinisto. Z poprzedniego małżeństwa prezydent ma dwóch dorosłych synów. Jego pierwsza żona zmarła. W historii Finlandii nie było jeszcze przypadku, by w głowie państwa urodziło się dziecko podczas sprawowania rządu. 69-letni Sauli Niinisto został zaprzysiężony na prezydenta Finlandii 1 lutego. Jego druga kadencja na tym stanowisku potrwa do 2024 roku. Niinisto jest 12. prezydentem w historii Finlandii i pierwszym szefem państwa wybranym już w pierwszej turze od 1994 roku. W wyborach przeprowadzonych pod koniec stycznia zdobył 62,6% głosów przy frekwencji sięgającej blisko 67%. Prezydentowi pozostaje pogratulować i ruszać dalej, do USA. Decyzja prezydenta Trumpa o upublicznieniu poufnego memorandum republikańskich członków Komisji do Spraw Wywiadu Izby Reprezentantów zaogniła spór wokół Russiagate, ale dymisja następcy prokuratora generalnego Roda Rosensteina raczej nie wchodzi w grę, pisze Reuters. Agencja powołuje się na opinię wyrażoną w wypowiedzi dla niej wysokiego urzędnika Białego Domu. Nie było i nie ma żadnych dyskusji czy tego rodzaju planów, miał on powiedzieć. Agencja zaznacza w komentarzu, że ostateczna decyzja o upublicznieniu memorandum została podjęta przez prezydenta USA Donalda Trumpa, który tym samym odpowiada za eskalację kampanii przeciwko służbom, śledczym i wymiarowi sprawiedliwości w związku z prowadzonym przez nie dochodzeniem w sprawie ewentualnych kontaktów członków jego sztabu wyborczego i przedstawicielami Kremla. Ujawnieniu memorandum, które dotyczy rzekomo złego nastawienia FBI i resortu sprawiedliwości do prezydenta Donalda Trumpa, sprzeciwiało się Federalne Biuro Śledcze FBI i amerykańskie służby specjalne. Ignorując ich opinię na ten temat, Trump, pisze Reuters, dodatkowo pogłębił przepaść, jaka dzieli go od wysoko postawionych urzędników służb specjalnych i wymiaru sprawiedliwości. Ujawniony dokument, nazywany Memorandum Nansa od nazwiska republikańskiego przewodniczącego Komisji do Spraw Wywiadu Izby Reprezentantów, został przygotowany dla członków komisji i dotyczył postępowania FBI we wstępnym etapie dochodzenia w sprawie powiązań sztabu wyborczego Donalda Trumpa z władzami rosyjskimi. Dochodzenie w tej sprawie jest obecnie prowadzone przez specjalnego prokuratora Roberta Millera. Posłuchajmy, jak o memorandum mówił Trump. I think it's terrible. You want to know the truth? I think it's a disgrace. Myślę, że to okropne, że to hańba, co dzieje się w naszym kraju. To hańba. Kiedy spojrzy się na to memorandum i na wiele innych rzeczy, które dzieją się w naszym kraju, to staje się jasne, że wielu ludzi powinno się wstydzić. FBI w oficjalnym oświadczeniu wydanym w środę ostrzegło przed ujawnieniem czterostronnicowej notatki służbowej przygotowanej przez republikański personel komisji na podstawie wyrywkowo dobranych informacji tajnych i poufnych. Nowy dyrektor biura wybrany na to stanowisko przez samego Trumpa uważał, że upublicznienie dokumentu może ujawnić metody śledcze Federalnego Biura Śledczego i utrudni dochodzenie prowadzone przez Millera. Opublikowania memorandum Izby Reprezentantów domagali się republikanie, którzy twierdzili, że pozwoli to na pokazanie, że dochodzenie prowadzone przez
FBI na czele Andrew McCabe, ówczesnym wicedyrektorem amerykańskiego kontrwywiadu i Policji Federalnej, w sprawie podejrzeń o powiązania sztabu wyborczego Donalda Trumpa z Kremlem, było od początku jednostronne i nacechowane uprzedzeniami. Przygotowane przez republikanów memorandum zarzuca FBI niewłaściwe postępowanie już we wstępnej fazie dochodzenia w sprawie ingerencji Rosji w wybory prezydenckie. Wskazano w nim m.in., że FBI nadmiernie polegało na finansowanych przez demokratów badaniach, chcąc uzyskać sądową zgodę na monitorowanie komunikacji jednego z członków sztabu wyborczego Trumpa. FBI przypuszczało, że Page mógł być rosyjskim agentem. Prezydent Trump w piątek podczas krótkiej wymiany z dziennikarzami wyraził opinię, że negatywne nastawienie prowadzących śledztwo wobec sztabu wyborczego jest hańbą, a osoby stosujące takie metody powinny się wstydzić. Amerykańscy komentatorzy odczytali tę uwagę prezydenta jako zapowiedź możliwości odwołania wiceministra sprawiedliwości i zastępcy prokuratora generalnego Roda Rosensteina. To właśnie Rosenstein powołał Roberta Millera na stanowisko specjalnego prokuratora zajmującego się śledztwem w sprawie zarzutów o kontakty sztabu wyborczego Trumpa z władzami rosyjskimi i podejmowane przez Kreml próby wpłynięcia na przebieg oraz wyniki wyborów prezydenckich w 2016 roku. Ataki samego prezydenta na FBI nasiliły się w grudniu, gdy śledztwo w sprawie Russiagate nabrało impetu. Trump napisał wtedy na Twitterze, że reputacja FBI legła w gruzach, jest obecnie najgorsza w historii, ale on przywróci jej wielkość. Zobaczymy, jak sprawa się potoczy i czy Trump nie rzuca po raz kolejny słów na wiatr. Tymczasem wracamy do Polski. Odmówiono nam prawa do obrony własnej godności, godności narodu, któremu w sposób skandaliczny przypisuje się winy innego narodu, to znaczy narodu niemieckiego, powiedział w sobotę w radiowej jedynce prezes PiS, Jarosław Kaczyński. Prezes PiS był pytany, jak ocenia sytuację powstałą w związku z nowelizacją ustawy o IPN. Z całą pewnością jest sytuacją wymagającą bardzo głębokiej analizy. Trzeba przede wszystkim zrozumieć, co tutaj się stało. Nam odmówiono prawa do obrony własnej godności, godności narodu, któremu się w sposób niebywale wręcz skandaliczny przypisuje winy innego narodu, czyli narodu niemieckiego, powiedział Kaczyński. Zaznaczył, że nastąpiła zamiana ról i to w sytuacji, kiedy Polacy, obywatele polscy, a więc także obywatele narodowości żydowskiej, byli przecież pierwszą ofiarą najazdu. Byli pierwszą ofiarą nie dlatego, że musieli być, tylko dlatego, że pierwsi postanowili się przeciwstawić zbrojnie niemieckiemu hitleryzmowi, podkreślił prezes PiS. Jak mówił, wymordowano obywateli polskich, narodowości żydowskiej czy pochodzenia żydowskiego, ale to są także co najmniej 3 miliony Polaków, ludzi polskiego pochodzenia, etnicznych Polaków. Mamy tutaj do czynienia z taką sytuacją, w której można by tu użyć takiego porównania. Bandyci napadli na dom, w którym są dwie rodziny. Jedną wymordowali prawie w całości, a drugą tylko w części. Resztę pobili, obrabowali i upokorzyli, a później się okazuje, że to ta druga rodzina, ta nie do końca wymordowana, była winna, a nie bandyci, mówił lider PiS. Podkreślił, że tak to wygląda dzisiaj i to jest sytuacja, z którą naprawdę trudno się pogodzić. Zaznaczył, że nie należy wyciągać wniosków zbyt szybko, ale taka głęboka analiza naszej polityki w różnych aspektach jest potrzebna. Jestem głęboko przekonany, że prezydent Duda powinien iść tą drogą, którą zapowiadał, czyli podpisać tę ustawę, odpowiedział lider PiS. A jeżeli chodzi o jakieś rozmowy, łagodzenie sytuacji może być możliwe tylko wtedy, jeżeli my uznamy, że jesteśmy państwem suwerennym, dodał. Jak podkreślił, Polska odrzuca bardzo radykalnie antysemityzm, ale też jesteśmy państwem suwerennym i mamy obowiązek rozpocząć walkę z tym, co trwa od dziesięcioleci, czyli z tą wielką akcją dyfamacyjną wobec Polski, czyli obrażania Polski, przypisywania nam win innych. Niestety, dzisiaj jest tak, że o Polakach mówi się bardzo często w Izraelu w kontekście Holokaustu, natomiast w ogóle nie wymienia się nazwy Niemcy, mówił Kaczyński. Kiedy premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z premierem Izraela Netanyahu, to premier Netanyahu ani razu nie powiedział o Niemcach, tylko o nazistach, beznarodowych nazistach. Nie, to Niemcy, a nie Polacy i to trzeba bardzo mocno mówić, bardzo mocno głosić, trzeba się tutaj po prostu bronić, bronić i jeszcze raz bronić, podkreślał prezes PiS. My nie mamy żadnej przyszłości, jeżeli będziemy narodem oskarżanym o Holokaust, oświadczył Kaczyński. Prezes PiS, kontynuując wątek nowelizacji ustawy o IPN, stwierdził, że mamy do czynienia z sytuacją, w której przepis, który stał się przedmiotem sporu, jest całkowicie błędnie interpretowany. My w żadnym wypadku nie twierdzimy, że nie było Polaków, którzy mordowali Żydów, bo byli tacy Polacy. Ta ochrona narodu dotyczy ochrony narodu jako całości, wskazał. Czym innym jest jednak, podkreślił prezes PiS, przyznawanie się do tego rodzaju spraw, a czym innym twierdzenie, że polski naród za to odpowiada. Gdyby istniało państwo polskie, to do takich rzeczy by z całą pewnością nie dochodziło, powiedział lider PiS. Jednak sprawa IPN-u to nie jedyny spór, w jaki jest uwikłana Polska. Przenieśmy się do Puszczy Białowieskiej. Minister środowiska mówi o nowym otwarciu w kontaktach z Unią Europejską w sprawie Puszczy Białowieskiej. Henryk Kowalczyk zapowiada, że chce spotkać się z unijnym komisarzem do spraw środowiska Carmenu Welą, przekazać swoje plany i te plany
uzgodnić na temat przyszłości Puszczy. Henryk Kowalczyk na spotkaniu z mieszkańcami Białowieży mówił w czwartek, że strony sporu w sprawie wycinki w Puszczy Białowieskiej powinny wypracować wspólne rozwiązanie. Zapowiedział powołanie zespołu, do którego chce zaprosić także ekspertów z zagranicy. Pod koniec listopada 2017 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sporu Komisji Europejskiej z polskim rządem w Puszczy Białowieskiej nie może być prowadzona żadna gospodarka leśna. Trybunał dopuścił jedynie usuwanie drzew, które zagrażałyby bezpieczeństwu publicznemu. Trybunał zagroził, że jeśli władze RP nie zastosują się do tej decyzji, to na wniosek Komisji Europejskiej nałoży na Polskę kary finansowe sięgające nawet 100 tysięcy euro dziennie. Z czystym sumieniem mogę patrzeć w oczy zarówno komisarzowi, jak i rzecznikowi generalnemu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że wszystkie zalecenia realizujemy, stwierdził w piątek minister. Dzień wcześniej Kowalczyk zapewniał mieszkańców Białowieży, że chce doprowadzić do kompromisu między rządem a organizacjami ekologicznymi i nie dopuszczać do tego, by obcy rozstrzygali te sprawy. To nie jest dobre rozwiązanie, dodał. Podczas spotkania Kowalczyk podkreślał, że w zależności od tego, jakie będą decyzje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, taka powinna być pomoc i rekompensaty dla mieszkańców gmin sąsiadujących z Puszczą, by nie stracili na ewentualnym zakazie lub ograniczeniu gospodarki leśnej. Człowiek jest odpowiedzialny za przyrodę i za to, by jej nie niszczyć, zostawić ją następnym pokoleniom w stanie jak najbardziej nienaruszonym, podkreślał minister środowiska. Tłumaczył też, że wpisanie Puszczy Białowieskiej na listę światowego dziedzictwa UNESCO i wynikające z tego ograniczenia w gospodarce leśnej nie są zagrożeniem dla mieszkańców okolicznych gmin. Czas pokaże, czy nowy minister lepiej poradzi sobie w rozmowach z Unią Europejską niż jego poprzednik, czy jedynie pogorszy tym i tak już napiętą sytuację. Zostawmy jednak sprawę Puszczy i sprawdźmy, jaką ciekawą sondę przygotował Super Express. Prezes Jarosław Kaczyński powinien przekazać władzę w partii Mateuszowi Morawieckiemu, wynika z sondażu Instytutu Badań Polster przeprowadzonego dla Super Expressu. Sondaż dotyczył jednego pytania, czy prezes Jarosław Kaczyński powinien przekazać PiS Mateuszowi Morawieckiemu. Wyniki są dość zaskakujące, bo odpowiedzi tak, było zdecydowanie więcej. Za Morawieckim u władzy największej partii w Polsce opowiedziało się aż 68% ankietowanych. Na odpowiedź nie wskazało 32% badanych. Ta grupa opowiedziała się za statusem quo. Co na ten temat sądzą politycy partii rządzącej? Proszę mnie dopisać do tych 32%. Jest dobrze jak jest i długo jeszcze będzie tak dobrze, komentuje w rozmowie z Super Expressem poseł Stanisław Pięta. Badanie przeprowadzone zostało przez Instytut Badań Polster w dniach 29-30 stycznia na próbie 1102 dorosłych Polaków. A co na ten temat mówili internauci? Zobaczmy. Głupszego sondażu jeszcze nie widziałem, napisał pierwszy z nich. Zwróćcie uwagę na pisownię. Ein Volk, ein Reich, ein Führer, napisał drugi. Ech, pisiaczki, skłóciłyby Boga z Duchem Świętym. Moje zuchy, rzucił inny. He, 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 ale brednia. Przecież on prędzej doprowadzi kraj do upadku, niż odda PiS w inne ręce. Partia ponad wszystko, napisał kolejny. Powinien posłuchać głosu suwerena i przekazać obojętnie komu. Będzie po PiSie. Świetny pomysł, napisał ostatni. Na koniec, w ramach ciekawostki, zobaczymy, do jakiej bezprecedensowej sytuacji dojdzie na najbliższych Igrzyskach Olimpijskich. Po raz pierwszy Międzynarodowy Komitet Olimpijski zaprosił oficjalnie Stolicę Apostolską na otwarcie zimowych Igrzysk Olimpijskich, które 9 lutego rozpoczną się w mieście Pyeongchang w Korei Południowej. Wcześniej, w dniach od 5 do 7 lutego, delegacja watykańska pod przewodnictwem podsekretarza papieskiej Rady do Spraw Kultury prałata Melchora Sancheza de Toca weźmie po raz pierwszy udział w zgromadzeniu ogólnym komitetu jako obserwator. Drużyna watykańska będzie też po raz pierwszy uczestniczyć w samych zawodach. Otwarcie igrzysk w mieście położonym blisko granicy rozdzielającej dwie Koree i najbardziej zmilitaryzowanej na świecie nabiera wyjątkowego znaczenia symbolicznego dzięki obecności sportowców Korei Północnej, powiedział watykańskiemu dziennikowi hiszpański duchowny kurialny. Dodał, że szczególnie wymowny jest fakt, że wystąpią oni w jednym zespole ze swymi kolegami z Korei Południowej. W ten sposób delikatny pokój olimpijski pozwala mieć nadal nadzieję na świat bez wojen, mimo trwających obecnie licznych konfliktów, podkreślił podsekretarz papieskiej rady. W czasie zgromadzenia ogólnego wręczy on na znak przyjaźni przewodniczącego komitetu Tomasowi Bachowi z Niemiec oraz zawodnikom wspólnej drużyny koreańskiej koszulki z napisem Atletica Watykana. Jest to 30-osobowy zespół biegaczy kobiet i mężczyzn złożony z pracowników różnych instytucji watykańskich, wystawiony przez sekretariat stanu właśnie pod szyldem papieskiej rady do spraw kultury. Ma on startować pod hasłami solidarności i przyjaźni. Ci maratończycy papieża mają już za sobą udział w rzymskim półmaratonie Via Pacis z 17 września ubiegłego roku razem z zawodnikami z żydowskiego zespołu Maccabi oraz z biegaczami z rzymskiej społeczności muzułmańskiej, a w marcu bieżącego roku nawiążą partnerstwo biegowe z niemiecką wspólnotą protestancką. Stolica Apostolska uczestniczyła już w uroczystości otwarcia
otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku. Po raz pierwszy natomiast weźmie udział w sesji MKOI i w samych zawodach. Co prawda będzie to występ bardziej symboliczny niż rzeczywisty. Przedłużeniem tych kontaktów na płaszczyźnie olimpijskiej będzie udział atletów watykańskich w Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży, które na październik bieżącego roku zaplanowano w Buenos Aires. I na tym zakończymy dzisiejszy przegląd wiadomości. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o przedstawionych tematach. Czy Donald Trump faktycznie podejmie jakiekolwiek kroki w celu uzdrowienia FBI? Jak minister środowiska ostatecznie poradzi sobie w dialogu z Unią Europejską? Oraz jak oceniacie sondaż, który przedstawiliśmy niemal na koniec? Czy widzielibyście na stanowisku szefa PiS Mateusza Morawieckiego? Czy może Jarosława Kaczyńskiego? Zapraszam do dyskusji. Nie zapomnijcie również zasubskrybować kanału Do Koryta, którego link pojawi się tutaj albo tutaj. Dziękuję wam, Niemcy, za wpuszczenie mnie do tego pięknego kraju. Za darmowe mieszkanie, ogromny socjal, opiekę zdrowotną, no i bezkarność. Ale pomyłka, młody. Jestem Syryjczykiem. Dziękuję za wpuszczenie mnie do tego... Spierdalaj, młody! Mam za mało czasu! Proszę pani, a gdzie podziali się wszyscy Niemcy? Synek, jest 15, pewnie w pracy.